Dzień dobry wieczór, witam Cię serdecznie, ja nazywam się Matt Olecha, to jest kanał Matt Rozkminia, w którym opowiadam na tematy, które mogą być dla Ciebie ważne i które mogą Ci się wydać bardzo w Twoim życiu ważne i mam nadzieję, że Tobie pomogę. Dzisiejszy odcinek, jak mieć więcej czasu. Opowiem Ci o pewnym studium przypadku, które sam stosuję w swoim życiu i dlaczego miesięcznie prawie 8 godzin miesięcznie oszczędzam. Jak wiecie, prawdopodobnie 8 godzin w miesiącu to jest cały jeden dzień roboczy, więc w jaki sposób go oszczędzam, o tym już za chwilę. Na samym początku uświadommy sobie, że wszyscy mamy czas i to nie jest tak, że my nie mamy czasu. Ile razy Tobie się w życiu zdarzyło, że odpowiedziałaś lub odpowiedziałeś komuś: sorry stary, sorry stara, nie mam czasu, a w rzeczywistości gdybyś tylko choć troszeczkę chciała lub chciał, to ten czas by się jakoś znalazł. Inaczej proponuję mówić. To nie jest tak, że my nie mamy czasu, tylko w danej chwili ta dana rzecz nie jest dla nas po prostu priorytetem. Z tym, że jak powiedzielibyśmy drugiej osobie: słuchaj, to nie jest priorytetem, żebym Ci teraz pomógł, no to co by się stało? Prawdopodobnie: aha, ty egoistyczna świnio, i by wyszła po prostu od ciebie na pięcie. Nie o to chodzi, nie? Chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby uświadomić tobie, że to nie jest twoim priorytetem, żebyś ty po prostu wiedziała lub wiedział, że to zwyczajnie nie jest twoim priorytetem. To nie jest tak, że nie masz czasu, bo ten czas masz. Wszyscy ten czas mamy. A każda minuta tak naprawdę to jest nasz osobisty wybór. To, że ja dzisiaj siedzę przed kamerą i że ja dzisiaj chyba nagrałem bodajże 10 odcinków, o czym opowiem za chwilę, jak zaoszczędzić ten czas, jak mam więcej tego czasu, to tylko świadczy o tym, że w jakiś sposób sobie tym zarządzam, ale o tym za chwilę. No i teraz zobaczcie, coś, co nie jest priorytetem, a coś, co jest priorytetem. Prawdopodobnie gdyby ktoś teraz z Was napisał mi w komentarzu, chyba walnąłem w mikrofon: umyj swoje okna, bo masz brudne okna, albo posprzątaj w swoim pokoju, bo masz brudno, no to co bym odpowiedział? No, nie mam czasu, albo przepraszam, to nie jest moim priorytetem. Ale w momencie, w którym napisałbyś mi ten komentarz i albo po prostu zadzwonił sobie: dam Ci 100 000, wiecie co już bym robił? To byłoby moim priorytetem na ten moment, bo to jest jednak 100 000, to jest jednak jakiś tam zasób gotówki, więc w tym momencie, gdyby ktoś mi zapłacił 100 000 za posprzątanie mojego pokoju, to już byłoby moim absolutnym, totalnym priorytetem życiowym. Więc tak działają priorytety. Czasami zdarza się tak, że priorytet, który nie jest priorytetem, za chwilę nam w priorytet wskakuje. Więc takie zarządzanie priorytetami również jest w jakiś tam sposób ważne. A propos tego podejścia, wyobraź sobie, że masz bardzo ważny egzamin na studiach i powinnaś lub powinieneś się do niego uczyć. I powiedzmy, nauczenie Ci się na ten egzamin zajmie 4 godziny, zaś wiesz doskonale, że tak naprawdę lubisz przed nauką się wykąpać. Lubisz być, załóżmy, że taka jest sytuacja, lubisz być bardzo wypoczęta lub bardzo wypoczęty, świeżutki i wtedy dopiero przystępujesz do nauki. No i ta kąpiel zajmuje Ci godzinę. Normalny człowiek, taki standardowy szaraczek, pomyśli sobie tak: po co będę się kąpał, to mi zajmie godzinę, ja to szybciej zrobię, albo dodatkowo poświęcę 5 godzin na naukę, a nie 4. No i tu jest pewien błąd. Błąd polega na tym, że tak naprawdę masz 2 priorytety. Najważniejszym Twoim priorytetem jest oczywiście nauka, ale priorytetem, który jest przed tamtym priorytetem, jest wykąpać się, bo Ty doskonale wiesz, że Twój organizm lubi być wypoczęty i dopiero wtedy na świeżo siadać do nauki. I w momencie, w którym Ty tego nie zrobisz, nie wykąpiesz się, to ta Twoja nauka, która trwa 4 godziny, możesz się przyciągnąć do 5 godzin, bo nie czujesz tego, nie chce Ci się uczyć, a nawet do 6 godzin i zmarnowałeś lub zmarnowałeś dzięki temu, że poświęciłaś jeden priorytet na drugi priorytet, przedłużyłaś lub przedłużyłeś sobie czas na naukę. Więc podejście do priorytetów również jest ważne i patrzenie na to, żeby priorytety nie wykluczały siebie, że jeden priorytet nie wyklucza drugiego i że należy te priorytety w ten sposób sobie kategoryzować, przynajmniej ja tak mam. Dla przykładu, dla mnie w nocy priorytetem jest spanie. Jak wiecie, prawdopodobnie tak lub nie, wstaję około godzinie 6 lub 7 maksymalnie. Tylko dlatego, że wiem, że mój mózg z rana jest dobry do nagrywania, jest dobry do mówienia, jest świetny do pracy, do ogarniania się w pracy, więc ja wiem, że moim priorytetem wieczorem o godzinie 23 maksymalnie jest spać, bo jak ja tego priorytetu nie zrealizuję, to następny priorytet: pracuj rano z otwartą głową, no przepraszam, wszystko pójdzie w pizdu i plan się pójdzie, że tak powiem, ebać, bez pierwszej litery, żeby nie przekląć, Ale tak, no i teraz jaka z tego mądrość płynie? Mądrość płynie jedna, nie odkładaj priorytetów na jutro, bo dzisiejszy priorytet stanie się jutrzejszym ogniem. I to nie jest tak, że ja sobie tak mówię i że to jest takie, wiecie, takie o Boże, ale truizm, ale po prostu Paulo Coelho zaleciał teraz, totalnym. Nie, bo tak po prostu życie istnieje. To jest tak samo jak powietrze, oddychasz powietrzem, dla mnie to jest naturalne. I teraz staraj się, żeby w ten sposób te priorytety sobie ogarniać. Ale jak to ogarnąć? Jak mądrze planować? Jak mieć więcej czasu? No to po pierwsze właśnie mądrze planować. Czyli planować sobie ten czas. Michał Barczak w rozmowie na temat produktywności powiedział, że im więcej w swoim życiu planujemy, tym więcej mamy czasu. Tym więcej mamy czasu na rzeczy totalnie spontaniczne, które nam wyjdą w nawyk. I druga rzecz, to wyznaczaj priorytety swoje na dany dzień. Dla przykładu, ja mam coś takiego, że z jednej strony mam tak zwany poniedziałek. Mój poniedziałeczek to jest tak zwana bieżączka. Bieżączka to jest taki czas, w którym załatwiam bieżące sprawy. Na przykład dzisiaj moim priorytetem w moim kalendarzu wyświetlało się nagranie odcinków. Ja już dzisiaj chyba jestem przy nagraniu przedostatniego odcinka i już czuję, że mój dzisiejszy priorytet został zrobiony, został zakończony. Więc staraj się na każdy swój dzień, że na przykład nauka do sprawdzianu takiego i wrzucasz to sobie w kalendarz i wiesz, że to jest twój priorytet na dany dzień i w ten sposób planuj swoje priorytety, bo priorytety wbrew pozorom są w miarę ważne. Jak zaoszczędziłem 8 godzin w miesiącu, bo tak powiedziałem na samym początku tego odcinka, że opowiem Wam o tej metodzie. Bardzo prosto. Rozstawienie sprzętu to jest około godzina. Godzina czasu. Posprzątanie to jest 1,5 godziny. Więc pozwólcie, że ja wyciągnę sobie teraz swój 1,5 godziny plus pół godziny na posprzątanie wszystkiego daje nam 2 godziny przy nagraniu odcinka. Czyli poza nagraniem odcinka muszę poświęcić 2 godziny na rozstawienie wszystkiego i rozstawienie tego wszystkiego, jakbym chciał. W związku z tym, że nagrywam 8 odcinków w miesiącu, daje nam to 16 godzin łącznie, ale odejmuję 2, bo raz nagrywam. Łącznie 14 godzin mam zaoszczędzonych w miesiącu, nawet nie 8, 14 godzin. Czyli w ten sposób można sobie czas oszczędzać i ten czas oszczędzajmy, żebyśmy potem mieli go więcej na jakieś sporadyczne, nieplanowane wyjazdy. Dzięki serdecznie za uwagę. Tutaj wyświetla się odcinek, o którym mówiłem o produktywności, rozmowa z Michałem Barczakiem. Serdecznie polecam ten odcinek, a my widzimy się w kolejnym. Na razie.